Temperatura wewnątrz -7,1. Odpalany był o godzinie 7. Wtedy było gdzieś 19:20 na dworze. Teraz mamy 10:00 z haczykiem. I zobaczymy, jak zapali. Ja pierdzielę. Co to znaczy ustawiony rozrząd? Bajka dla uszu po prostu. Kiedy samochód odpala od kopa w mróz na dworze, w garażu w tej chwili mam otwarty garaż, że temperatura mniej więcej jest zrównana. -8 w tej chwili jest w garażu. A odpalany był 3 godzinki temu. Także co kilka dni temu w ogóle mogłem pomarzyć tylko o tym, żeby mi zapalił od kopa. Wszystko przez mój błąd, po prostu no, wyjmowałem pompę, nie zdejmowałem, wymieniałem pompę wody, nie zdejmując rozrządu. Tak samo wyjąłem czujnik położenia wałka rozrządu wydechu, hala, i też nie zdjąłem rozrządu, pomimo że zablokowałem pasek na dwóch kołach. No niestety, rozrząd się przestawił. A poprzednio pompę wymieniałem właśnie, to było pół roku temu chyba, i od tamtego czasu zdaje mi się, no nie zapalał na dotyk. A teraz nie ma najmniejszego problemu. Także podziękować muszę kolegom, koleżankom alfoholikom. Naprowadzali na temat. No i udało się to opanować. Rozrząd był przestawiony, nie wiem teraz o ile, ale musiałem, żeby mi blokady weszły na krzywki, musiałem niestety no troszkę pokręcić wałem w prawo, żeby one same z siebie weszły. No a potem ustawić tylko jeszcze raz rozrząd od podstaw i okej. Okay. Sam rozrząd 15 minut, także to nie było tyle problemu. Tylko najgorzej, że to była robocizna w mróz. Robiłem to niestety cały dzień od rana, ale jeszcze do tego dochodził czujnik, wymiana czujnika, hala, który był dobry zresztą. Tutaj czujnik hala nie broił w ogóle. No i to by było na tyle. I tak to chodzi. Przebieg, jak widać, już też ma spory. Oczywiście to jest tylko licznikowy. Na komputerze widnieje cyferka zupełnie inna, bo ponad 300 tysięcy już. O, właśnie się przełączył na gaz, co widać. No, nawet nie dogrzał się, bo na gazie próbuje. Lepiej na benzynce, niech jeszcze pochodzi sobie. Także na dzień dzisiejszy wszystko jest z samochodem ok. To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Alfa Romeo, jak i wszystkich użytkowników forum alfaholice.org.